Bo w nocy jest mama i tata. Tam można też od razu powiedzieć, co kochacie tata. Dobrze. Kto tam siedzi teraz? Marta czy Ania? Marta. Martusia siedzi. Marta, za co ty kochasz mamę i tatę? Marta, za co kochasz mamę i tatę? Za co? Marta. Za to, że mama posprzątała, kochasz ją, tak? Dobrze. Igorek? A tatę? Wyjmij paluszek z buzi. A mamusie, za co kochasz Igorku? Bo mama ci sprząta kart i za to ją kochasz, tak? A za coś jeszcze? Nie, dobrze. Haniu, a ty za co kochasz swoich rodziców? Że mama ze mną jakieś gry. Że mama gra z tobą gry, tak? A tata? A tata, że podusie mi przynosi. Bardzo ładnie. Nikodem, za co kochasz swoją mamę? Za to, że piecze placek, tak? A za mnie? Mama, to jest piecze placek. Hej, to ma znowu dół. Że tata zabiera cię na dół. Super. Ignasiu, za co kochasz mamę? Że robi budę. Że mama robi budę. A tata? Że tata naprawia rower. Super. Borysek, za co kochasz swoją mamę? A troszeczkę głośniej, bo nie słyszę. Kochasz mamę dlatego? Bo tak. A tatę? Bo naprawia hulajnogę. Super. Olek, za co kochasz swoją mamę? Musisz troszeczkę głośniej powiedzieć, bo nie słyszymy. Dobrze. Oliwier, a ty? Za co kochasz mamę? Że przynosi ci podusie i robi kakałko. Pięknie. A tatusia za co? Super. Olga, a ty za co kochasz swoich rodziców? Za obiadki, za kakao. A tatę? A ja mam... A co za babę? A ja mam jeszcze tyle. Mam tyle. Za co kochasz tatę? Aha, super. Proszę, Ganiu, a ty? Za co kochasz mamę? Robi mi obiad. I tylko za to, czy za coś jeszcze? Ja. Robi mi sandałek. I dlatego ją kochasz, że ci gotuje, tak? A tatę za co kochasz? No jedna tirem. Bo jeździ tirem, za to go kochasz, tak? Super. Nikodę, a ty za co kochasz swoją mamę? Bo kupuje ci dużo zabawek. A czy tylko za zabawki kochasz swoją mamę? Czy za coś jeszcze? Dobrze. A tatę? Poczekaj, Kornelko, za chwilkę. Bo jeździ z tobą na ryby. Dobrze. Kornelko, a ty? Ja robię sobie bajka przy patrole i tam jest świątynia. Dużo złota, kamieniu i dużo kamieniu. Kochanie, ale za co ty kochasz mamusię? Kocham, że placek mi też robi. Że placek ci robi. A tatę? A tata nie kąpie. Za to, że cię kąpie. Super. Wojtek, za co kochasz swoich rodziców? Za co kochasz mamę? Za to, że ludzie włącza nową bajkę. Za to, że ci mama włącza codziennie nową bajkę. A tatę? No...
się bawi. Że się z tobą bawi, dobrze. Nie bawi? Dobrze, dziękuję, bardzo ładnie. Piotruś, za co kochasz swoją mamę? Bo pomaga ci sprzątać zabawki. A tatę? Za co kochasz tatę? Co takiego tata robi? Czy jaki jest, że go tak kochasz mocno? Bo się z tobą bawi. Pięknie. Kacperku? Za co kochasz swoją mamę? Że jeździ z tobą na wycieczkę. A tatę? Za co kochasz tatę? Robicie coś razem? Co robicie razem? To co, Kacperku, za co tatę kochasz? To Kacperek się zastanowi. Marcelinko, za co kochasz mamę? Lizdaki, serduszka kupuje mama. A tata za co kochasz? Pięknie, bo tata pojechał z tobą na plac zabaw. Oliwko, a ty? Super, i z mamą. Oliwko? Super. Oliwko, za co kochasz mamę? Na spacery chodzi z tobą. A tatę za co kochasz? Super. Lilka, a czy ty mówiłaś, za co kochasz swojego tatę? Bo mnie pójdał i obiecał mi, że będzie skakał. To pięknie, że spędzacie tak czas. Super, dziękuję bardzo.